Cześć, witajcie. Z tej strony Zdzichu. Już na samym wstępie wiem, po prostu miał dzisiaj być odcinek, jeśli śledzicie uważnie wszystkie materiały z serii Numizmatyka na moim kanale. Miał być dzisiaj odcinek z marek niemieckich, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Doszedłem do wniosku, że po prostu na kanale skrupulatnie kroczek po kroku przedstawiałem wszystkie banknoty z serii Wielcy Polacy od 2 miliona złotych do, oj widzicie, dziesiątki i dwudziestki również nie pokazałem, tak samo jak pięćdziesiątki, więc musimy do tego wrócić, ale przede wszystkim przeoczyłem jeden z największych nominałów, bodajże drugi od końca, milion złotych z Władysławem Reymontem. 2 lata temu na początku istnienia kanału pokazywałem milion raz z 2 milionami w odcinku Polskie Miliony, takim ogólnikowym, ale dzisiaj przyjrzymy się bardziej postaci Władysława Reymonta oraz ogólnie temu bardzo, bardzo ciekawemu artefaktowi minionej epoki, ponieważ milion złotych, nie wiadomo czy już kiedykolwiek taki banknot się pojawi, oby jak najprędzej, jeśli już musi się pojawić, się pojawił, ponieważ milionami lepiej nie płaćmy, tego sobie i Wam życzę. Inflacja w naszym kraju jest największa od kilkunastu, jak niektórzy mówią, nawet od 20 lat, no ale jednak raczej tymi milionami jeszcze płacić nie będziemy i oby tak było jak najdłużej. Dobrze, Władysław Reymont, widzimy tutaj właśnie postać Władysława Reymonta. Wybitny przedstawiciel polskiego realizmu krytycznego, naturalizmu oraz prozy młodej Polski. Wybitny powieściopisarz. Za swoją powieść, grubą niczym szwedzka kolumbryna, tak powiem, powieść Chłopi, napisaną na początku wieku XX, został wyróżniony po wielu latach, w roku 1924 dopiero, czyli minęło już kilkanaście lat od premiery tego wybitnego dzieła, Nagrodą Nobla. Trzeba przede wszystkim podkreślić to, że wygrał ze znamienitymi przedstawicielami początku XX wieku na całym świecie, chociażby powszechnie znany pan Mann, Thomas Mann, czyli niemiecki przedstawiciel właśnie realizmu, uważany za jednego z najwybitniejszych niemieckich pisarzy wraz z panem Goethe. To już naprawdę daje dużo do myślenia. Maksym Gorki, czy chociażby nawet nasz polski, bardzo słynny pisarz Stefan Żeromski. Co ciekawe, opinia publiczna w naszym państwie była niezadowolona. Niezadowolona, muszę to podkreślić, ponieważ Polacy bardziej liczyli na wynagrodzenie twórczości pana Żeromskiego niż pana Reymonta. Co ciekawe. Ale wyczytałem też, że być może stało za tym, za kulisami wyboru nagrody, chociaż oczywiście uwierzmy, że jednak było to wybrane w 100% sprawiedliwie, ale jednak pan Stefan Żeromski bardziej przedstawicielem był nurtów lewicowych. A jak wiadomo, w latach 20. i w latach 30. ubiegłego wieku w II Rzeczypospolitej przede wszystkim najważniejszy i bardzo powszechnie dobrze odbierany było przedstawicielstwo ruchów prawicowych. Chociażby sanacja prawica. Może nie taka jak dzisiaj, ale była to bardziej skrajna prawica. O wiele bardziej skrajna prawica. Pan Władysław Reymont urodził się w roku 1867 w Kobielach Wielkich. Jest to mała wioska nieopodal Radomska. Wybił się dzięki swojemu ojcu. Tak najczęściej bywało w tamtych czasach. Ojciec był jako tako, jak na tamte czasy, dosyć dobrze wykształconym organistą w kościele tudzejszej parafii. Syn nabył dosyć dobre wykształcenie, ale na początku literaturę kochał, ale za bardzo się nią nie trudził. Można wspomnieć, że przez wiele lat był aktorem teatralnym. Może nie stałego teatru, ale taki, powiedziałbym, teatr typowo trubadurczy.
Nawet z tego, co również wyczytałem, bardzo się dziwiłem, dostał fuchę jako kontroler na stacji kolejowej. No i z tym też jest ciekawa historia związana, ponieważ uległ on wypadkowi kolejowemu. No, był on dosyć poważny, ponieważ złamał sobie on dwa żebra i poważnie poturbował, mocno dosyć poturbował. Jednak, nie wiem, może była to jak było, była to zmowa, może czysty przypadek, lekarz wpisał mu złamanie 12 żebr. Żeber. No. I odszkodowanie dostał naprawdę pokaźnych rozmiarów, wręcz gigantyczną sumę jak na tamte czasy, około 40 tysięcy rubli rosyjskich. No, równowartość kilku kamienic w Warszawie jak na tamte czasy. No i to sprawiło, że do końca życia nasz dzisiejszy bohater był niezależny, w jakikolwiek sposób nie był zależny od nikogo finansowo. Tak mogę rzec. Mi przede wszystkim Raymond kojarzy się z portretu. Z portretu na płótnie bardzo słynnego malarza Jacka Malczewskiego. On bodajże namalował Raymonda na tle takiej wioski w roku 1905. Bardzo słynny obraz. W roku 1924 Władysław Raymond dostaje Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. 13 listopada dokładnie. Niestety ze względu na dosyć słaby stan zdrowia nie może odebrać nagrody i po prostu zaledwie rok później umiera. Tak jak w tamtych czasach bywało, chociaż już mieliśmy wolną Polskę, najczęściej tego typu manifestacje narodowe na pogrzebach wielkich Polaków odbywały się za czasów zaborów, chociażby pogrzeb pana Juliusza Słowackiego, kiedy to jego szczątki czy Adama Mickiewicza zostały sprowadzone do Polski, ale mogę wspomnieć o pogrzebie pana Stanisława Moniuszki czy na przykład Bolesława Prusa. To były naprawdę porządne manifestacje i tak również stało się w roku 1925. Władysław Raymond spoczął na cmentarzu na Powązkach, a jego serce zostało wmurowane w filar kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie. No, przepiękna świątynia stojąca nieopodal Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim przedmieściu. Banknot, który widzimy, 1 000 000 złotych, został wprowadzony do obiegu 22 kwietnia 1991. Jak dla mnie osobiście jest to drugi najpiękniejszy banknot polski i drugi najpiękniejszy, może nie drugi polski, ale drugi najpiękniejszy w serii, z całej serii Wielcy Polacy. Jak dla mnie pierwsze miejsce od dawna zajmuje 2000 zł z Mieszkiem i Mieszkiem, księciem Mieszkiem oraz Bolesławem Chrobrym, jego synem. A na drugim miejscu z serii właśnie jest Władysław Raymond. Ale z roku 91, ponieważ w roku 1993, a raczej 94, do emisji trafił jego następca, lepiej zabezpieczony banknot 1 000 000 złotych również z Władysławem Raymondem, leciutko się różniącym. Ale okej, co my tutaj widzimy? Właśnie pana Władysława Raymonda. Barwy są stonowane, tak jakby jesienne, wiejskie. No chociażby mamy ten fakt, że no, napisał on Chłopów. I Chłopi, ta powieść, akcja toczyła się przez cały rok, więc no, taki stonowany, bardzo ładny banknot, wręcz naprawdę, no, mi się bardzo podoba osobiście. Na rewersie widzimy taki pejzaż wiejski, ale na pierwszy plan mamy wysunięte drzewo, dosyć potężne drzewo. Nie wiem, czy to jest klon, czy to jest dąb, ale myślę, że jest to dąb jako symbol trwałości twórczości literackiej pana Władysława Raymonda. Oczywiście projekt niezastąpionego Andrzeja Heinreicha. Tak to się prezentuje. Przepiękny banknot. Ja jeszcze go kupiłem w takich troszeczkę złotych czasach dla tej serii pod względem wartości. Za ten banknot dałem 100 zł. Może kogoś to zdziwić. Ale co ciekawe, na przykład tak jak było za czasów denominacji, były obcinane 4 zera. Ten banknot można było wymienić za 100 zł, więc ja
po wielu latach, kiedy już oczywiście 100 zł z roku 97 nie było tyle warte, co ja pamiętam, ten banknot kupiłem w 2016 roku. Wymieniłem go na nowo, setkę za setkę, za milion w stanie bankowym. W roku 93, tak jak wspomniałem przed chwilą, wchodzi bardziej zabezpieczony banknot właśnie z Władysławem Reymontem. No oczywiście tutaj nie mamy za dużej zmiany, ponieważ zaraz Wam pokażę, tylko kopsnę po klaserek, a raczej dosięgnę go. O, za postacią chociażby nominału wypuszczonego rok wcześniej do obiegu, w roku 1990, a jest to 100 tysięcy złotych ze Stanisławem Moniuszko, widzimy to, że na przykład banknot z emisji 1 luty 90 rok miał jeszcze starą nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa, a już banknot z roku 93, również z emisji tej samej co milion, 16 listopad 93, już ma nazwę tak samo Rzeczpospolita Polska. Tutaj tak już nie ma. Banknot został wprowadzony w 91, kiedy to już wszędzie. Chociaż nazwa państwa polskiego z Rzeczpospolitej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską została bodajże zmieniona w Sejmie w roku 89, bodajże w grudniu. No ale chyba ten banknot jeszcze się nie załapał w 90 na zmianę. Ten stylistyka tego banknotu, powiedziałbym w cudzysłowie odświeżonego, jest bardziej jasna. Być może Rzeczpospolitą oświeciło, no ale prezentuje się on tak bardziej według mnie mniej tak dostojnie, tak po prostu. Ten banknot taki już jest bardziej, chociażby ten milion w czerwonym kolorze, to mi się trochę nie podoba. Tamten był taki bardziej gustowny, usublimowany, w ciemnym, pasujący do chociażby marynarki naszego dzisiejszego bohatera. Osobiście, czekajcie, ten mi się o wiele bardziej podoba. Nie wiem jak wam, ale jak wiadomo, opinia, piękno jest kwestią typowo subiektywną, tak jak cztery litery, każdy ma swoją. Więc ja oczywiście tylko się dzielę swoją subiektywną opinią. Tył również się niczym nie zmienił, oprócz tam zastosowaniem może jakichś jaśniejszych też tak jak na przodzie kolorków. Czekajcie, o, tak, teraz porównamy, tak się prezentuje milion z tyłu, tak się ten prezentuje. No zmiany wręcz nie ma. Wręcz żadnej. Różni się to tym, że znak wodny się zmienił. Tutaj mamy jeszcze postać orła takiego w całości, a tutaj mamy orła z profilu. Tak, orzeł w profilu z koroną. Chociaż główny orzeł na banknocie również już w 91 miał również koronę. Zmienił się oczywiście znak wodny i zmieniło się to, że ten banknot posiada wstążkę. Teraz widzicie taki lekki zarys. Czemu ja pokazuję palcem? O, tutaj widzicie lekki zarys wstążki, a tutaj tej wstążki nie ma. Ale to zobaczymy zaraz lepiej pod światło. Ten banknot bez zabezpieczeń został wycofany z obiegu 22 kwietnia 90. 16, tak jak mówię, już mi się myli, on został wprowadzony 22 kwietnia, a został wycofany z obiegu 15 października roku 94, tak, 94, chociaż pierwotnie miał zostać wycofany pod koniec roku, 31 grudnia, żeby formalnie od 1 stycznia już nim nie można było płacić, na rzecz tego nowszego, który pozostał w obiegu do 31 grudnia 96 roku. Wycofany za sprawą denominacji, która ostatecznie zakończyła się właśnie w roku 97. Władysław Reymont napisał również bardzo słynną, teraz mi się przypomniało, nie wiem, może już wcześniej wspomniałem, jeśli tak, to przepraszam, napisał również bardzo znaną powieść Ziemia Obiecana. Tak, tak. Ostatnie jego dzieło, bardzo ciekawe zresztą, pod nazwą Bunt, wydane zostało w roku 24, czyli w roku
odebrania, raczej przyznania mu Nagrody Nobla. Jest to książka opowiadająca o przejęciu władzy przez zwierzęta nad ludźmi. Było to jednoznaczne odniesienie się do rewolucji październikowej z roku 1917. No i jak wiadomo, to dzieło przez okres komuny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zostało definitywnie zakazane i zapomniane. Jednak oczywiście już w latach 2000 ta książka została wznowiona i dzisiaj już jest dosyć popularna. Chciałbym jeszcze wspomnieć o wybitnym dziele również Władysława Reymonta, trzytomowym dziele, rok 1794, kiedy to stworzył właśnie to dzieło w latach, można by było rzec, pierwszowojennych, rok 1913-18, czyli 5 lat. Tworzył właśnie taki bardzo skrupulatny i ciekawy opis, reportaż zdarzeń roku 1794, czyli ostatecznej próby ratowania I Rzeczypospolitej przez patriotów Tadeusza Kościuszkę za sprawą insurekcji kościuszkowskiej. Tak to właśnie się prezentowało. To chyba wszystko, co chciałem dzisiaj Wam przekazać w tym odcinku. Milion złotych. Tak, milion złotych. Fajnie by było mieć teraz tym banknotem, mieć ten banknot w cenie, oczywiście mieć taki nominał i sobie do sklepu wyjechać jakimś najnowszym wozem za milion złotych. Osobiście nie wiem, jak na dzień dzisiejszy ten banknot stoi, tak jak wspomniałem wcześniej, za ten banknot teraz, co widzicie, z 93, w roku 2017 troszeczkę przepłaciłem, ponieważ dałem za niego wtedy 150 zł. Jak na tamte czasy pamiętam, że było to dosyć duże przepłacenie, ale ja dostałem go w prezencie. No, dzisiaj raczej oczywiście za 150 zł bym go nie kupił, chociaż smutne jest to, że za te 150 zł te 4 lata temu byliśmy w stanie niestety o wiele więcej kupić niż teraz. Oczywiście za tą kwotę. Tak to się prezentuje. Niech Reymont będzie z Wami. Ten zapomniany noblista, według mnie zdolny poeta. Pamiętajmy o Reymoncie. Tak jak w tej słynnej piosence, pamiętajmy o ogrodach. W końcu jest on noblistą. Pamiętajmy o Reymoncie, tak. Nie dajmy sobie o nim zapomnieć. Ja wiadomo, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Jan Paweł II, czy pani nawet Wiesława Szymborska, to postacie o wiele bardziej znane i przypominane na co dzień. Ale Władysław Reymont na pewno też da wam w kość i na pewno zapamiętacie go, nie wiem, czy z dobrej, czy złej strony, za sprawą dzieła Chłopi, które niestety trzeba znać na każdej maturze z polskiego. Często się aluzje do tej lektury szkolnej pojawiają. Trzymajcie się. Chociaż ja jeszcze matury nie pisałem, ale tak nas straszy nasza polonistka. Dobrze, trzymajcie się w tą piękną, słoneczną niedzielę. Ten materiał był takim stricte podgadankowym. Musiałem się trochę wygadać. Dawno nie było takiego typowego pokazania banknocika. Zapraszam do obserwacji profilu uździcha.yt na Instagramie. Jeśli materiał się podobał oraz cała moja twórczość na YouTubie Wam się podoba, to jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to również bardzo serdecznie do tego Was nakłaniam oraz zapraszam. Jak materiał się podobał, to również bardzo proszę o zostawienie po sobie łapki. To oczywiście jak najwięcej łapek, tak oczywiście to wszystko motywuje do dalszego skrupulatnego nagrywania. Chociaż jak wiele razy już wspominałem na kanale, ja nie robię tego dla komercji, dla tego, żeby ktoś mnie znał. Jest to typowo, cały ten kanał jest typowo hobbystyczny. Hobbystyczny i tyle. Trzymajcie się, cześć.